Cześć. Ostatnio byłam na wakacjach w Grecji, na Krecie i część osób pytała o to, co tam jadłam, jak żywić się keto na wakacjach, czy było keto, czy nie było. Także o tym krótko Wam dzisiaj opowiem i pokażę Wam też, jak ten nasz wyjazd wyglądał. Zapraszam. Moi drodzy, może ktoś planuje jeszcze wakacje i do końca nie zdecydował, gdzie chce się wybrać. Ja bardzo Wam polecam Grecję. Byliśmy w Grecji pierwszy raz byliśmy na Krecie i byliśmy w hotelu Stefan Village na Krecie w miejscowości Argia Marina. I również to miejsce Wam mogę polecić, szczególnie jeżeli szukacie takiego fajnego miejsca na wakacje z dziećmi. Mi zależało na tym, żeby to były wakacje all inclusive, czyli ja nie muszę gotować i niczego przygotowywać, bo naprawdę chciałam odpocząć, a mamy teraz Nelę, która ma 10 miesięcy i jeszcze dwóch chłopaków, więc no takie wakacje wyjazdowe z dziećmi, które dawniej robiliśmy i sami sobie przygotowywaliśmy jedzenie, bo tak jakby mi jest najbardziej komfortowo, jednak na ten moment by się nie sprawdziły. Także to miały być takie wakacje na pełnym chillu, bez spiny, bez jakiegokolwiek makijażu. Nie wzięłam w sumie oprócz kremów z filtrem, to były główne kosmetyki, które wzięłam. I jeżeli chodzi o jedzenie, to też wzięłam niewiele. Co pod kątem keto zebrałam, to możecie o tym usłyszeć i zobaczyć w moim poprzednim filmie a propos tych produktów. Zaraz Wam też króciutko o tym powiem. Natomiast takie właśnie były te wakacje i to było super. Byliśmy końcem maja, na przełomie maja-czerwca i ten okres właśnie taki majowo-czerwcowy albo później już po wakacjach wrześniowo-październikowy chyba najbardziej Wam polecam pod kątem dzieciaków, bo wtedy nie jest aż tak gorąco, a już jest naprawdę ciepło i woda też była ciepła. W ogóle w hotelu jest też dużo zacienionych miejsc. Jest fantastyczny plac zabaw dla małych dzieciaków. Jest w ogóle przepiękna roślinność, która jeszcze rzeczywiście jest zielona, kwitnąca, bo wiadomo, jak są większe upały, to też trochę ta roślinność zanika. Więc to jest rzeczywiście taki kompleks, w którym po prostu jest wszystko, jest jedzenie, jest w miarę blisko plaży, bo około 150 metrów mieliśmy do plaży, także też sobie na tą plażę chodziliśmy, po części piaszczystą, po części kamienistą, taką żwirową. Także naprawdę no super, bardzo fajne miejsce. Wokół sporo biedy, to też widać. Natomiast w samym ośrodku było rewelacyjnie, on też był ostatnio remontowany. My mieliśmy pokój na drugim piętrze z prywatnym basenem, także to w ogóle przy dzieciakach też jest super opcja. A dla mnie to też było fantastyczne właśnie wieczorem, jak już dzieci spały, ja sobie mogliśmy sobie z mężem usiąść czy to nad basenem, czy na tarasie i po prostu patrzeć chociażby na zachód słońca i właśnie widok na morze. Także to w ogóle moja głowa odpoczęła. Miałam może dwa razy w ciągu tych 8 dni pół godziny czasu, żeby poczytać książkę, także w ogóle jakiś rekord. Patrząc na to, że byliśmy sami z dzieciakami na tych wakacjach, także super. Jedzenie też było pyszne i właśnie o tym jedzeniu sobie porozmawiamy. Jeżeli chodzi o śniadania, bo mieliśmy w tej wersji trzy posiłki, no oprócz dzieciaki tam chodziły jak na jakieś lody, przekąski. Ja też chyba ze trzy razy zjadłam właśnie lody do kawy kuloodpornej. Zabrałam ze sobą kawę, bo lubię mieć dobrą swoją kawę i Aeropress, także tą kawę sobie robiłam, bo troszkę musiałam pracować, tylko troszkę, więc wtedy po prostu mała spała, a ja sobie zrobiłam kawę kuloodporną z MCT, z kolagenem i do tego właśnie parę razy chłopaki przynieśli mi lody. Natomiast jeżeli chodzi o śniadania, to właśnie w restauracji pani robiła omlety, więc ja najczęściej wybierałam taki omlet. A czasem, jak właśnie wypiłam gdzieś tam wcześniej tą kawę, to po prostu jadłam sobie, tam był taki fantastyczny, pełnotłusty jogurt grecki. I do tego wybierałam sobie owoce, a owoce były głównie cytrusowe, pyszne grejpfruty różnego rodzaju, pomarańcza, kiwi, melon,
No oczywiście był arbuz, więc arbuz też tam czasem u mnie wpadał, ale ja postawiłam na cytrusy i raczej mnie z ketozy nie wyrzucało po tym. Zapomniałam wziąć glukometr, chociaż miałam go zabrać, ale czułam się bardzo dobrze. I właśnie to jest coś, co Wam chcę przekazać, że nie zawsze trzeba się spinać, mierzyć sobie cukry na wyjeździe, chociaż to dla wielu osób może być dobrym wskaźnikiem tego, ile możemy na przykład zjeść węglowodanów, szczególnie jeżeli jesteśmy na, nie wiem, ketoadaptacji, czy chcemy sobie poradzić z insulinoopornością, ale tak naprawdę samopoczucie jest bardzo dużym wyznacznikiem. Jeżeli jesteś, chcecie się spać po zjedzeniu posiłku, no to prawdopodobnie ta glukoza jest u Ciebie za wysoko po nim i po prostu warto sobie to dopasować. Ale jak czujesz się dobrze i jeszcze do tego masz aktywność, bo my staraliśmy się w miarę możliwości być aktywni. Oczywiście chłopaki z Mateuszem po prostu tam szaleli w basenach i dużo więcej się ruszali, jeszcze chodzili grać w piłkę na boisko. Ja z Nelą, no to były bardziej spacery, ale jednak starałam się jakby spędzać ten czas aktywnie. Pływaliśmy w basenie, w morzu, więc jeżeli jesteśmy aktywni, to możemy tych węglowodanów zjeść więcej. Jak mamy większą ekspozycję na światło słoneczne, a tego nam też nie brakowało, to też mamy większą tolerancję tych węglowodanów. Dlatego na to zwracajmy uwagę. Jeżeli chodzi o obiady i tak naprawdę kolacje, bo tutaj było podobnie, chociaż jedzenie było naprawdę bardzo zróżnicowane i każdy może znaleźć coś dla siebie, ale ja zdecydowanie postawiłam na keto śródziemnomorskie i to jest tak naprawdę takie keto, które ja ogólnie, jeżeli mnie oglądacie dłużej, polecam. Pojawił mi się parę razy, albo i raz może, ryż, risotto, które tam było akurat zrobione z owocami morza, więc gdzieś tam tych węglowodanów było więcej i nie zwracałam tak bardzo na to uwagi, ale ja już ogólnie nie mam jakby w nawyku jedzenia żadnego pieczywa, jakichś makaronów i tak dalej i w ogóle mi tego nie brakuje, więc po prostu wybierałam właśnie ryby, owoce morza i masa warzyw, która tam była dostępna i to głównie znajdowało się na moim talerzu. A w ogóle, jeżeli chodzi o owoce morza, to słuchajcie, no one tam smakują lepiej, smakują inaczej, bo są świeże. Poza tym, przy tym, że ja zawsze szukam gdzieś jeszcze żelaza w moich posiłkach, ponieważ już w ciąży i po ciąży i od jakiegoś czasu, odkąd miałam operację i musiałam mieć transfuzję krwi, kilka dobrych lat temu, to mam jednak trochę problem mam skłonności do anemii, mimo dobrego żywienia i zbilansowanego, więc w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale ostrygi są źródłem, fantastycznym źródłem żelaza i tak naprawdę ze wszystkich chyba produktów mają go najwięcej na 100 gramów, bo chyba prawie 5. Także po prostu jest to świetne źródło, między innymi żelaza, na którym mi zależało i rzeczywiście nawet te owoce morza, po prostu jak mogłam, to wybierałam z jakichś makaronów albo właśnie zjadłam z risotto, także tego u mnie było dużo, także to keto śródziemnomorskie no idealnie mi się tutaj wpasowywało, polewane wszystko było oczywiście oliwą, a były też fantastyczne pasty z oliwek i same oliwki, taki ser właśnie typowy grecki, typu feta, ale to też nie jest do końca to samo, co możemy znaleźć w Polsce. Także tak to jedzenie wyglądało. Jeżeli chodzi o desery, to no, dzieciaki gdzieś tam od czasu do czasu sobie taki deser jadły. Natomiast ja spróbowałam, spoko, ale zdecydowanie bardziej właśnie smakował mi ten jogurt z owocami, czy same owoce, czy po prostu jakaś dodatkowa sałatka, także tak naprawdę na tym bazowałam. Mateusz bardzo podobnie. No i tak te nasze wakacje wyglądały, naprawdę odpoczęłam i nie spinałam się tak bardzo, a właśnie w pokoju, jeżeli miałam potrzebę, to miałam odżywkę białkową, jeżeli gdzieś mi czegoś brakowało, ale tak naprawdę praktycznie to wyżywienie było tak dobre i tak pełne, że nie miałam jakichś tam większych potrzeb na dodawanie czegokolwiek, no oprócz kawy, którą lubię sobie sama po prostu przygotować i jest to taki mój rytuał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o wakacje, to śmiało, naprawdę polecam to miejsce. Jedyna rzecz, której nie polecam, to te transfery, które akurat w naszym przypadku były nocne z Katowic, więc nie dość, że musieliśmy dojechać do Katowic, a mamy do Katowic około 2 godziny, to po prostu lecieliśmy w nocy, bo nam przełożyli jakby godziny lotów, tak przy tych czarterach okazuje się jest. No i o 3 w nocy mieliśmy wylot, a powrót mieliśmy 7 nad ranem, czyli też musieliśmy wstać o 3, także
że przy dzieciakach no to jest to dość problematyczne i męczące, ale poza tym naprawdę było super, fantastyczna obsługa i świetne, naprawdę świetne miejsce. Także odpoczęliśmy. No i w ten sposób wyglądały moje keto, low carb, zdrowe, przede wszystkim i radosne, pełne po prostu szaleństwa z dzieciakami wakacje. Mam nadzieję, że Wasze wakacje też były bądź zapowiadają się fantastycznie. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia. Cześć!